Żeby konopia siewna miała efekt psychoaktywny, to musi to być herbata z kwiatostanami, z kwiatami. Bardzo dużo herbat konopnych teraz jest z samych liści i takie herbaty nie działają psychoaktywnie. Z ważniejszych rzeczy jakby można uzyskać dwa efekty, jak robimy napar. Albo możemy mieć efekt euforyzujący, który też gdzieś tutaj działa na obszarze serca i energia nam idzie do góry, wzmacnia i tak dalej. Natomiast jak dodamy do naparu tłuszcz, dajmy na przykład olej kokosowy, CBD wtedy wchodzi sobie w tłuszcz, wypijamy to i mamy odwrotny efekt, mamy efekt uspokajający, taki tonujący. I to jest fajne narzędzie przed snem, żebyśmy mieli właśnie bardziej efektywny sen. Jeżeli ktoś z Was też korzysta z kadzidła, w sensie pali właśnie kadzidło na węgielku, no to konopia bardzo pięknie pachnie. A samą w sobie konopię siewną też można palić. Raczej jest subtelna, nie jest to nic bardzo mocnego, aczkolwiek jest odczuwalna. I trochę pachnie i smakuje podobnie do marihuany, ale jednak efekt nie jest taki mocny. Nie testowałem. Jak mam migreny, to derenia majski. Albo po prostu za wszelką cenę staram się zasnąć, albo nawet sięgam po jakieś tam syntetyczne apabi, inne badziewie, bo to czasami mnie tak boli. Przy migrenach polecam grzyby psylocybinowe. Bo był na przykład taki, gdzieś tam jest w ogóle dokument po polsku na YouTubie, nie pamiętam, czy on był z Discovery Channel, czy z National Geographic, gdzie właśnie mężczyzna miał w ogóle te hardkorowe, klasterowe bóle głowy i on raz w miesiącu przyjmował dużą dawkę grzybów psylocybinowych i robił to co miesiąc, taka regularność. I w ogóle tych bóli potem nie miał. W ogóle. Okej. Tam jest ogólnie o LSD, ale o grzybach też. Właśnie o klasterowe bóle głowy. To właśnie. Jeszcze raz jak ten tytuł, to będę na głos? LSD Kwas Geniusz, okej. No dużo jest to w ogóle tych filmów, ja nie pamiętam, to parę lat temu oglądałem. A jak ty się leczyłeś, to właśnie takimi dużymi dawkami, czy mikrodawkami? Okej, czyli mikrodawkowanie. No to dobrze, to można tak i tak. Zależy, czy ktoś lubi fajerwerki, czy nie, i się zgodził na to. Damiana jest rzęsią energią i bardzo mocno afrodyzyjnie działa. Afrodyzyjne efekty mogą być dwa. Możemy palić damianę i mamy wtedy efekt doraźny. Jest z rzeczy, które tu wymieniłem, chyba jest najbardziej psychoaktywna na większość osób. W formie palonej. I właśnie z jednej strony euforyzuje, z drugiej strony też uspokaja, rozluźnia ciało. W moim przypadku na przykład bardzo mocno zmysł dotyku mi podbija w całym ciele właśnie to jest. Jeśli chodzi nam, jakby szukamy narzędzia przed seksem, jak chcemy kochać się z partnerem, partnerką, to damiana ma taką energię zmysłowości, to jest żeńska energia. I jak właśnie chcemy pójść w tą stronę, taki kierunek nadać doświadczeniu, to jest świetnym narzędziem. W formie palonej działa około pół godziny. Natomiast jak nie chcemy gdzieś tam nadużywać naszych płuc, możemy robić sobie z niej napar i żeby uzyskać ten efekt afrodyzyjny, to tak minimum trzeba pić przez 2 tygodnie przynajmniej jeden, a lepiej 2 napary. I po 2 tygodniach bardzo mocno mamy podniesione libido, mamy tak hardkorowo podniesione libido, że aż to może przeszkadzać w życiu, bo trochę jesteśmy zafiksowani na tym temacie i generalnie nie widzimy ludzi, tylko obiekty seksualne. No, więc trzeba uważać, mi to na przykład nie pasowało, ale co kto lubi. Pięknie pachnie, więc też jako fajnie, jak kadzidło się sprawdza. Natomiast L-Dopa to jest suplement ekstrahowany z tej roślinki z mukuny, to co macie w nawiasie. I z kolei to też, zostając jakby przy temacie seksu, to też jest narzędzie do kochania się, tylko że to jakby to jest taka energia zwierzęcości wtedy, jakby z poziomu tej pierwszej, czy tam pierwszych dłuszczach, raczej pierwszej. To jest typowo zwierzęca energia. A jest zupełnie inna, jakby nie muszę tłumaczyć i po prostu wiedzcie, że jak chcecie pójść w tą stronę w doświadczeniu, to L-Dopa, a jak chcecie zmysłowość, to Damiana. A łączyłeś to? Nie łączyłem.
wpływa na jakby na wzrost motywacji i takiej energii, energii do działania, nie takiej stymulacji, bo takiej, że chce nam się coś robić. Jak właśnie LDOP można przyjmować na dwa sposoby, albo suplementujemy się nią, przyjmujemy dwa czy trzy razy dziennie małe dawki i po dłuższym czasie widać efekt, albo przyjmujemy takie hardkorowe dawki, że te trzy dawki naraz na przykład przyjmujemy, łączymy to z EGCG, które synergicznie jakby podbija działanie LDOP. No i wtedy mamy taki efekt, właśnie jak chcemy, jako narzędzie przed seksem, to robimy takie duże dawki. Natomiast normalnie jak sobie to przyjmujemy, to raz, że fajnie nam podkręca nastrój, bardzo euforyczny nastrój. Ja raz miałem takie doświadczenie, że nie byłem w stanie przestać się śmiać i to jak wyszło z poziomu mózgu, z poziomu neurobiologicznego, moje ciało po prostu musiało się śmiać. I nie byłem w stanie nic z tym zrobić, więc się bardzo euforycznie śmiałem. Ale też fajnie czuć ten efekt, że przyjmujemy dobę i nagle w ogóle chce nam się coś robić. Już nie jesteśmy w stanie być w takim odpoczynku czy laucie, tylko musimy zacząć działać. Ważne jest, żeby robić te okresowe przerwy w przyjmowaniu. Zalecenia są różne. Można gdzieś to sobie robić tak, że na przykład przez 5 dni suplementujemy się, potem weekend przerwa, znowu 5 dni, weekend przerwa i po takich 2-3 tygodniach robimy sobie 2 tygodnie przerwy po to, żeby nie upośledzić naszego mózgu. Okej. Okay. A 5-HTP jest prekursorem serotoniny. Właśnie tryptofan zamienia się w 5-HTP, a to serotonina, a to melatonina. Czyli fajnie to wpływa na nastrój, fajnie to wpływa na sen. Serotonina ma troszkę jakby inne działanie, bo dopamina jest taka dynamiczna, a serotonina jest, daje nam taki właśnie błogostan, że po prostu nam jest dobrze. Mogę nic nie robić, będzie mi super przyjemnie, a po LDOP-ie właśnie działa na układ nagrody i robię coś i to mi sprawia przyjemność, jakby w ten sposób to jest połączone. Zarówno LDOP-a, jak i 5-HTP to też mogą być bardzo fajne narzędzia, jeżeli ktoś ma zaburzenia emocjonalne, albo wychodzi z uzależnień i właśnie jest rozstrojony emocjonalnie, albo jest jesień, zima, ludzie już nie reagują. Warto jakby o tym wiedzieć i nie mówię, że to zawsze pomoże. Można to po prostu sobie na własną odpowiedzialność zaeksperymentować i zobaczyć, czy to jest nam pomocne, czy nie, jeżeli mamy być na takie różne jazdy, bo to może być pomocne, a może też zaszkodzić. Ja jak robiłem sobie takie miksy właśnie ekstraktów, to jest bardzo mocne w działaniu. Z rzeczy, które dzisiaj omawiam, to jest jedno z najmocniejszych. I tu znalazłem jakby taki potencjał, kiedy na przykład jestem niewyspany, brakuje mi 2-3 godzin snu i wtedy przyjmuję taki ekstrakt i raz, że fajnie mi podnosi nastrój, dwa, że czuję, jak dzięki adaptogenom jak ciało nagle zaczyna pracować i regeneruje mi się i po prostu takie odświeżenie następuje. Tak samo jak na przykład piłem yerbę w takich hardkorowych dawkach, że 6 zalań w ciągu godziny i przez 3 godziny miałem niesamowitą euforię, a potem miałem taką zwałę, że to jest niesamowicie nieprzyjemny stan i ja wtedy mam tak, że nie czuję się osadzony w sobie. I to już mam do końca dnia taki stan, to jest naprawdę bardzo niefajne. I wtedy jak na przykład brałem sobie taki mix ekstraktów, to one znowu mnie przywracały do siebie, siłę mi w ciele przywracały, i fajnie mi pomagały uporać się z tym. L-teanina w ogóle sama w sobie właśnie działa tak, że wywołuje częstotliwość fal mózgowych alfa, więc ona też jest ciekawa. Jak na przykład przyjmuje się samą sobie L-teaninę większą dawkę, to czuć jak po prostu dwie półkule mózgowe się łączą. I to jest bardzo specyficzne, ale ciekawe. Warto sobie doświadczyć tego chociaż raz. Biała szlabia, myślę, że większość z was zna. Typowo jakby rytualne zastosowanie, ale też do oczyszczania, jak ktoś pracuje z kamieniami szlachetnymi, często właśnie w fajny sposób jaszowia może pomagać. Może też czyścić różne przedmioty rytualne. W życiu codziennym też jest fajne zastosowanie, kiedy na przykład gdzieś tam pokłócimy się z ludźmi i można wtedy oczyścić sobie przestrzeń i siebie nawzajem. Bardzo fajnie tonuje emocje. Łatwiej jest dzięki białej szałwii po prostu
przepychać proces do przodu, nie zostawać gdzieś tam w tej złości albo w smutku, w żalu i po prostu w ego, tylko znowu gdzieś tam łatwiej jest pójść do serca i pracować sobie z drugą osobą w danej relacji. Też jeżeli na przykład mamy problem z zaśnięciem, Białaszałowia pomaga. Jeżeli mamy takie stany, że śpimy sobie i jakieś różne duszki niekoniecznie fajne nas odwiedzają, bardzo ważne jest wtedy, żeby wybudzić się z tego stanu, bo często jesteśmy w takim stanie półsnu, półjawy, widzimy jakieś byty albo czujemy i jesteśmy tak w to zastani, że nie potrafimy wyjść z tego. To jakby siłą woli trzeba się wtedy obudzić i sobie opędzić w przestrzeni siebie Białaszałowia. To jest na maksa istotne. Dużo osób jakby gdzieś tam to przeżywa. Natomiast Palo Santo właśnie jest taką bardziej męską energią ognia. Wiele osób ma tak, że po Palo Santo mają jakby uspokojenie. Ja mam euforyzację, ale słyszałem też od jednej kobiety, że ona znowu intencją sobie kierunkuje ten efekt, że jak właśnie potrzebuje spokoju, to prosi Palo Santo o to, a jak potrzebuje podkręcenia, to prosi o to. Zastosowanie jest też identyczne. Dużo osób przed warsztatami, po warsztatach, czy po ceremoniami też sobie gdzieś tam oczyszczą przestrzeń. Dużo też słyszałem, że właśnie troszkę robią takie konfliktowe triki i różne drewienka moczą po prostu olejkiem eterycznym z Palo Santo, że nie zawsze Palo Santo jest Palo Santo. Mówiąc naszym zachodnim językiem, rapę jest tabaką szamańską. W skład wchodzi tytoń mapaczo spruszkowany, popiół z drzewa amazońskich, argoskowy drzewa, często to jest cunu. No i do tego zależnie od rodzaju rapę, różne spruszkowane zioła, nasiona, kwiaty i tak dalej. Każde rapę to jest zupełnie inna energia, to jest zupełnie inne działanie. Więc z tym jakby trzeba sobie troszkę popracować i trzeba tak naprawdę wiele lat, żeby nauczyć się, jak się pracuje z tą medycyną i co, jak działa na nas i dopiero po takim czasie w naprawdę fajny sposób możemy gdzieś tam sobie rezonować i działać z tym. Z takich najważniejszych rzeczy to jest to, że rapę z racji tego, że ma w sobie nikotynę, może uzależniać nas fizycznie. Ja 3 razy w życiu przeżyłem taki stan uzależnienia fizycznego od rapę. I to czuć jak na poziomie mózgu po prostu już nas zasysa, żebyśmy sobie to przyjęli. I też na przykład rapę się wdmuchuje komuś albo wdmuchuje się samemu sobie. Zaczyna się od lewej i potem prawa. I na przykład niektórzy bardzo nie lubią tego doznania. A ja na przykład bardzo lubię i ja już sobie też taki nawyk wyrobiłem i samo to dla mnie jest uzależniające, że lubię po prostu tak szybką zmianę swojego stanu świadomości. No. Dziurka lewa, prawa, w sensie z której strony? Czy ten wdmuchujący, czy przyjmujący? Ten, który przyjmuje. Najpierw jakby do lewej dziurki przyjmuje, zarówno jak wdmuchuje sam sobie, jak ktoś wdmuchuje. Zaczyna się od lewej, potem prawa. Z takich rzeczy jeszcze technicznych, z czasem można się nauczyć i przełka się ślinę, nie przełka się flegmy, ale jak zaczyna się dopiero z tym pracę, to lepiej całą ślinę wypluwać i też charchać, bo tytoń jest bardzo ciężko sprawny dla brzucha i obciąża w ogóle jelita i cały ten obszar. Więc no, nie warto zakłócać sobie doświadczenia. Tak samo nie jemy tuż przed rapem, bo może wywołać wymioty, może wywołać ból brzucha, może wywołać kupę, różnie. I z rapem też jest ten motyw, że najlepiej jest pracować z tą medycyną rytualnie, mieć intencję. Jak naprawdę czujemy, że potrzebujemy i mamy konkretną intencję, siadamy do doświadczenia, zapewniamy sobie przestrzeń, możemy sobie jakiś ołtarz rozłożyć, uchadzić się wcześniej, niezależnie czy robimy to sami, czy z kimś. Jak robimy to z kimś, to też jest mega istotne, kto nam to podaje. Bo osoba, która nam to wdmuchuje, jakby też pracuje, oddziałuje na nas swoją energią. I jak to jest osoba gdzieś tam bardzo pogubiona i zanieczyszczona, różnie może wyglądać doświadczenie. Tak samo jak jest to osoba na tą chwilę wyeksploatowana energetycznie. Ja miałem takie doświadczenia, kiedy byłem, różne rzeczy przeżywałem intensywne i byłem energetycznie na maksa wyeksploatowany. Jak komuś podawałem rapę, to miałem poczucie, że oddaję mu jeszcze swoją energię. Że już jestem tak wyzuty z energii, że jeszcze resztki oddaję, już w ogóle masakra się ze mną dzieje.
A więc to też jakby trzeba zachować swoje bezpieczne granice. Ta ostatnia kropeczka jest niesamowicie ważna, bo ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Jak na przykład zaczynamy przesadzać i dzień w dzień, nawet kilka razy dziennie niektórzy korzystają z rapę. A rapę nam zostaje tutaj w całym tym przewodzie i jest pożywką dla bakterii. I może wywołać stany zapalne. Rapę też samo w sobie jest żywiołem ognia. Czasami jest taki efekt, że na przykład niektórzy po dużej dawce rapę mają niesamowicie wychłodzone ciało. To jest właśnie tak dużo żywiołu ognia, że następuje wypalenie, zupełnie odwrotny efekt. A samo jakby w takim opisie werbalnym doświadczenie wygląda tak, że znowu różnie z rapy można pracować. Można wchodzić w stany medytacyjne, głębokiej medytacji, gdzie po prostu wyczyszcza nam umysł. Obserwujemy sobie oddech albo robimy body scanning i wchodzimy w taki stan bycia bezosobowej jaźni. Ale rapa też może być świetnym katalizatorem do procesów transowych. Jeżeli ktoś z Was umie pracować z ciałem i z gardłem i wpadać sobie w trans i pozwala sobie na różne rzeczy, rapa wtedy bardzo fajnie katalizuje taki proces pracy z energią. I to trwa różnie, to samo w sobie rapę to tak trwa mniej więcej pół godziny, a jak się wchodzi w taki proces, potrafi to nawet półtorej godziny trwać. To jest w ogóle nie, jakby... Ja jestem bardzo mocno narzędziowcem, zarówno jeśli chodzi o rośliny i tak samo jeśli chodzi o różne techniki pracy nad sobą, poznaję po prostu dużo technik i sobie eksploruję je. I wiele razy miałem takie doświadczenia, że miałem jakieś stany, jakieś zaburzenia i różnymi technikami wprowadzania się w odmienne stany świadomości nie potrafiłem sobie przepchnąć tego procesu, a rapy było właśnie tym narzędziem, które jakby ta medycyna sama w sobie tak działała na mnie, że ona wiedziała, co ma robić lepiej niż ja sam. Więc to jest po prostu narzędzie i czasami może być nawet wręcz niezbędne, a czasami po prostu można się gdzieś tam w nim pogubić. Fajnie w ogóle właśnie też oczyszcza zatoki, udrażnia drogi oddechowe. Ja osobiście na przykład z rapy korzystam, jak jestem osadzony w sobie i mam szacunek do tej medycyny, to korzystam rzadko, raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc. Nie potrzebuję. A jak się gubię i zaczynam sobie folgować i już sobie robię co tydzień, co 3 dni, to już sobie idę w tą stronę i w pewnym momencie przekraczam granicę. Jak jest ten moment uzależnienia fizycznego, kiedy przekroczyliśmy granicę, to najlepiej sobie zrobić przerwę na miesiąc albo półtorej. Totalnie się odciąć od tego, wyczyścić sobie relację właśnie z tą medycyną, z duchem tej rośliny i potem znowu wrócić do takiego rytualnego, intencjonalnego pracowania z tym. I jest też taka różnica, że jak się traktuje to używkowo, a traktuje się intencjonalnie, to używkowo to jest w ogóle 1/10 efektu. Jak naprawdę potrzebujemy i traktujemy to z szacunkiem i podchodzimy intencjonalnie, to w ogóle to jest zawsze mega mocne doświadczenie. Możemy mieć wglądy, możemy pracować z afirmacjami, przeprogramowywać różne swoje myślokształty, swoje przekonania. Możemy pracować z emocjami, z ciałem fizycznym. Niektórzy na przykład rysują rapę sobie i wchodzą w jogę kundalini albo w zwykłą jogę. Różnie, to jest po prostu grają na instrumentach. Każdy gdzieś tam ma inaczej i tylko nasza kreatywność nas ogranicza. Nie, to jest w ogóle ayahuasca, są te substancje. I z tego co ja kojarzę, to właśnie to są substancje, które gdzieś tam też bardzo mocno same w sobie pracują i działają w każdy inny sposób. Ale mam za małą wiedzę, myślę, że za chwilę jakiś wykład Kubylowickiego mam ci więcej o tym powie, jak go spytasz. Tutaj macie zdjęcie właśnie aplikatorów. Rapę lepiej wdmuchiwać niż wciągać, bo jest ten efekt wdmuchnięcia sprawia, że plan głębiej w mózg nam wchodzi i jest taki blow, rozproszenie tego proszku. I to po prostu działa lepiej. Tu mamy taki u góry, wybaczcie nazwę, to selfie aplikator, tak zwany Gurita. To niższe to jest selfie, że właśnie wdmuchuje się komuś. Są różne sposoby wdmuchiwania, jakby każdy sposób wdmuchnięcia też jest konkretną energią, która jakby kreuje przebieg doświadczenia. Rapa też fajnie się wiąże z różnymi innymi narzędziami. Ja na przykład poznałem chłopaka, który dużo też pracuje z piórem. Ma po prostu takie duże pióro i kiedy podaje ludziom rapę, to właśnie piórem ich oczyszcza, ściąga z nich trudną energię,
doenergetyzowuje też ich i to było w ogóle niesamowite doświadczenie, bo kiedy dmuchiwał mi rapę, czułem, że medycyna sama w sobie pracuje, to, że mamy właśnie rytuał, ja mam konkretne intencje, to też pracuje, a jak dołożył do tego pióro, to w ogóle razy 10 wszystko się podniosło, wibracja w sekundę mi wskoczyła na maksa do góry i czułem, jak po prostu ściąga wszelkie syfy ze mnie. Przedostatnia rzecz to jest kanna. Nasze mamy, nasze babcie mają to w ogródkach i nie wiedzą, co mają. Kana też raczej dość mocno działa. Formy aplikacji są trzy, ale ja polecam albo to jest po prostu w formie korzenia pociętego, a najlepiej to mieć skoszkowane, albo trzymamy to pod językiem, tyle że kana trochę pachnie i smakuje jak sfermentowana kupa, więc to nie jest najprzyjemniejsze. Albo tak po babilońsku bierzemy sobie gumę do rzucia i guma do rzucia jest na tyle mocna, że neutralizuje ten smak i serwujemy przez tam 45 minut. Wciągać tego nie polecam, bo to jest po prostu ogromna ilość i rozwalicie sobie zatoki, a jak chcecie palić sfermentowaną kupę, no to możecie to zrobić. Ma takie działanie, że z jednej strony jest sedatywna, właśnie uspokajająca, z drugiej strony może być też euforyzująca, bo bardzo mocno układ nerwowy pobudza. Przyjemnie się odbiera muzykę po niej, przyjemnie też się przebywa z ludźmi, albo też jest się bardzo introwertycznie w samego siebie wrzuconego, to też każdy inaczej oddziałuje. Przede wszystkim działa na zmysł kinestetyczny, na ten zmysł poczucia samych siebie względem otoczenia. I to jest podobne, jeżeli ktoś z was przyjmował substancje psychodeliczne. Dajmy właśnie na przykład LSD, przyjmujemy LSD, przez godzinę czasu ono wchodzi. Po 20 minutach już czuć jakieś pierwsze efekty, już nam się czucie odległości zmienia. I właśnie kana działa tak jak ten moment, tak po 20-30 minutach. Że jest już taka delikatna zmiana percepcji i zmysłu kinestetycznego. Ja jeszcze zauważyłem coś takiego u siebie i jeszcze raz przypominam, że jestem bardzo wrażliwy, jestem ewenementem. W moim przypadku, jak przyjmowałem kanę, niesamowicie sztywniały mi ścięgna i mięśnie. I po 2 godzinach miałem tak w ogóle zajechane moje ciało fizyczne, że mi się nie kalkulowało, jakby korzystać z tego, ale większość moich znajomych nie miało takiego efektu, więc wiedzcie, że może być różnie. A to tak na deser, bo sezon jeszcze trwa, więc techniczne informacje są takie, że zbieramy same kapelusze. Zbieramy kapelusze, które już są płaskie albo rozwinięte. Tych małych nie zbieramy, bo małych dzieci nie jemy. Jak zbieramy, to jak najszybciej suszymy w suszarce do owoców czy tam do grzybów. Przez kilka godzin, aż będą suchutkie, nie będą miały żadnej wilgoci w sobie. Później odkładamy gdzieś tam do słoika w zaciemnione miejsce na 3 miesiące. I po tym czasie te trujące alkaloidy znikają sobie, poziom stymolu tej psychoaktywnej substancji też się podnosi. Różnie można korzystać z humora, można zjadać same kapelusze, można robić sobie z niego napar, to jest w ogóle niesamowicie smaczna herbatka, bardzo ją lubię. Można robić macerat i wtedy po prostu na przykład moczy się palce w tym maceracie i smaruje się sobie obszar serca na gołą skórę i po prostu pobudza się tą czakrę. Można też same ususzone kapelusze do swojej skóry właśnie na tej wysokości sobie przykładać i też poprzez skórę troszkę substancji tam wchodzi i to sobie zaczyna działać. Ja też słyszałem takie historie, jak ludzie robili wino na muchomorze, że na przykład niektórzy mieli fazę typowo alkoholową. I w ogóle muchomoralnie wolno łączyć z gazowanymi napojami, bo bardzo złe rzeczy się wtedy dzieją. Ale na przykład słyszałem też historię, jak ktoś po prostu wypił nazwę tą muchomorówkę i miał taki efekt, że muchomor też witalność często podnosi. Nie miał takiej najedki alkoholowej, tylko miał bardzo w ogóle podniesioną witalność i taki stan euforyczny i generalnie był wtedy w lesie z kumplami. Dużą część domu postawili, potem zrobili ognisko i tańczyli przez pół nocy jeszcze. No, ciekawa historia i ciekawe działanie może być. Ja z mojej strony próbowałem tylko mikrodawek amanity. Znalazłem takie zastosowanie, że zjadam jeden albo dwa kapelusze, albo robię sobie herbatkę.
Tylko wtedy, kiedy się pogubię w moim życiu i też nie umiem się ani rafem pomaga, ani żadne techniki, ani nie wiem, warsztaty, coś tam. I to jest wtedy fajne narzędzie. Wiele razy miałem tak, że na przykład miałem ogromny strach. Strach sprawiał, że nie widziałem jakby, jaką mam podjąć decyzję w moim życiu, co jest jakby właściwe dla mnie na tym etapie. Przyjmowałem wtedy mikrodawkę amanity i ona jakby otwierała mi ten obszar serca, sprawiała, że wracałem sam do siebie, do prawdziwego siebie i czułem, co jest jakby słuszną decyzją. Innym razem miałem tak, że bardzo mocno czakrę seksualną mi pobudzało i nagle napisałem wiersz na 4 strony w ogóle w kilkanaście minut. Wiesz co, do końca nie wiem, na pewno jest różnica między muchomorem czerwonym a grzybami psylocybinowymi, bo inhibitor mało na przykład na muchomora nie działa. Jak przyjmowałem małe dawki z Guajusą, to nie było różnicy. Gdzieś tam też słyszałem, że w ogóle nie powinno się muchomora łączyć z mało, bo wtedy może być odwrotnie fajny efekt, ale ja stosowałem mikrodawkę z Guajusą, nic się nie stało, właśnie nic się nie zmieniło, ani w dobrą, ani w złą stronę. Raz też miałem takie fajne doświadczenie, że w obszarze serca miałem bardzo w ogóle mocne problemy i miałem gdzieś tam to serce poruszone, rozwalone i tak dalej i też nie umiałem sobie poradzić z tym. Wypiłem sobie herbatkę z dwóch kapeluszy, położyłem się, zamknąłem oczy i jakby przyszedł do mnie duch tego grzyba w formie męskiej, taki mały, fajny amanit. On po prostu tam sobie skakał po tym moim energetycznym serduszku i tam wszystko spawał, zasklepiał i naprawiał. Bardzo fajne to było i generalnie jak ma się czyste intencje i podchodzi się z szacunkiem do tych rzeczy, to w ogóle na przykład duchy grzybów są bardzo takie radosne. One są takie, że one lubią pomagać. Jak my jesteśmy czyści, to one lubią pomagać. To jest ta jedna zasada, żeby robić to w odpowiedni sposób. Nie wiem, nie wiem. Ale w ogóle nie wpadłbym na taki pomysł, żeby łączyć jakiekolwiek grzyby z lekami SSRI. Ja jestem jakby raczej zwolennikiem naturalnych rzeczy niż gdzieś tam syntetycznych. Moje doświadczenie też jest takie, to jak już zeszliśmy na ten temat, to a propos ciekawostek. Robiłem sam na sobie reiki pod wpływem LSD, robiłem reiki pod wpływem MDMA i robiłem reiki pod wpływem grzybów psylocybinowych. Reiki to jest praca z taką uniwersalną, świetlistą energią wszechświata. I pod wpływem LSD, pod wpływem syntetycznego MDMA, bo też można to ekstrahować, jest to sasafras i wtedy jest naturalne. Miałem coś takiego, że miałem postrzepioną aurę, miałem bardzo dużo ciemnej energii w sobie. Jak rysowałem symbole, to tam się pracuje na kolorze złotym i te symbole są złote i w ogóle promieniują, można sobie to tak wyobrażać. Ja miałem tak, że symbol był czarny i promienie były poucinane i nie byłem w stanie sobie zwizualizować niepełnych. Natomiast jak robiłem reiki pod wpływem grzybów psylocybinowych, to byłem w ogóle nienaruszony, byłem czyściutki. I dla mnie to było jakby wyraźne doświadczenie, że gdzieś tam syntetyki już są nie dla mnie, to mocniejsze. Bo nie wiem, korzystam z tryptofanu albo korzystam z kwasu eraskorbinowego i to jest jeszcze dla mnie w miarę spoko. Ale jak korzystałem z mocniejszych rzeczy, tak samo typu, nie wiem, rzeczy jak nupek, to poprawiało mi to nastrój w bardzo fajny sposób na 2 godziny, a potem czułem, jak mi układ nerwowy w lewej ręce siada i gdzieś tam wykręca mi palce i tutaj w ogóle czułem coś takiego dziwnego. Jakby czułem, że syntetyczność coś tam daje, ale też zaburza, nie jest jakby zharmonizowana, ale to są moje doświadczenia, jakby ciekawostkę dorzucam. A ktoś z was przyjmował duże dawki muchomorów i chciałby się swoją historią podzielić? Jakie generalnie ma działanie? Czy jest też takie psychodeliczne, czy...? Psychodeliczne, dysocjacyjne. Gdzieś tam przy większych dawkach, z tego co słyszałem, dysocjanty działają tak, że często jakby zapominasz o ciele fizycznym, idziesz sobie w inne wymiary. No i też bardzo mocno na poziomie czakry serca właśnie działa i to też jest taka świetlista energia. To jest mocniejsze, jak chyba psylocybinowy, czy słabsze?
Zawsze to jest wszystko kwestią dawki, wiesz? Bo coś może być mocniejsze od czegoś, ale weźmiesz tego tak dużo, a tego tak mało, że poziom mocy się wyrówna, nie? Kiedy szamanowie tunguscy, teraz oni się ewenkami nazywają, no, tungus to nie jest właściwa nazwa, oni się obrażają czasami. Więc w tunguskim, tym ewenkijskim szamanizmie pożera się duża ilość muchomorów, tak? Tylko teraz, kiedy właśnie weszła chutka, stała bardziej dostępną, to odchodzi się od muchomorów całkowicie. I oni teraz piją wódkę, szamani. I mówią, że efekt jest ten sam. Co było, znaczy, jeszcze gorszy przykład. W totalnie takich wiochach biednych, tak, gdzie nawet był problem z dojściem do muchomorów, bo nie wiem, z jakichś powodów, piło się mocz szamana, którym zostaje w moczu. Tak. I piło się mocz szamana. Nawet była zrobiona jakaś tam, poszła też jakaś legenda, że mocz szamana jest uzdrawiający i tak dalej. Więc ja jestem w stanie uwierzyć we wszystko, co mówiłeś, tak? Oprócz muchomorów, bo no, wiem, co to jest i to jest nie to, co ty powiedziałeś. Przynajmniej żadnych grzybków, które tam jakoś montują w serce, wizji astralnych, nie było nic.
Okej, okay, to może na ciebie tak nie działać, bo to jest znowu kwestia, kto na ile... ja na przykład mam dobry talent, żeby poruszać się po przestrzeniach wizyjnych i po astralu i po tych innych przestrzeniach. Dla mnie to jest naturalne, bo ja na przykład dużo duchów mnie opętało i przez 3 lata byłem w hardkorowej psychodzie. Jakby ja mam do tego predyspozycję. Niektórzy ludzie są na przykład, mają tak, że grzyby na nich nie działają, marihuana na nich nie działa, a ayahuasca w ogóle na nich nie działa, więc jakby każdy ma inaczej, nie? No. Ja mówię o moich doświadczeniach, ty masz inne, a każdy z nas miał pewnie jeszcze inaczej, nie? To bardzo dziwnie, bo znaczy, jeśli brać odchodząc od jakichś tam doświadczeń personalnych, tak, moich, twoich i tak dalej, ogólnorosyjska opinia na temat, znaczy to w społeczeństwie, gdzie to się bierze tradycyjnie, z wieku, od przodków, ogólnie rosyjska opinia na ten temat jest właśnie taka, że to jest lepiej ludka po prostu. Nie, no, nie wiem, nie warto truć się, bo tym samym jest ludka, taki sam jak po prostu człowiek jest strasznie pijany, robi swoje rzeczy, ale to ten stan, ten właśnie pijany stan jest bardzo podobny do ludki. Po prostu dużej ilości tego. Nie zgodzę się z tym w ogóle, bo tam, gdzie wchodzi alkohol, alkohol jakby sprawia, że wychodzisz z ciała i dużo duchów wchodzi w twoje ciało i nie jesteś wtedy tak naprawdę sobą, ciebie nie ma. Różne byty przejmują cię na twoje ciało fizyczne przy dużej ilości alkoholu i tak samo alkohol bardzo mocno jego podkręca, to są jakby zupełnie inne wibracje, ale okej. Okay. To jest to, do czego ja wyszedłem. No okej, okay. To jest kontakt do mnie, moja strona rusza na dniach, tam bardzo dużo będę pisał. Ja w ogóle chcę zrobić z tego magazyn internetowy i nie tylko ja tam będę pisał. No. Ja mam takie pytanie do ciebie. Jak się zbiera Anita, to wielkość kapelusza ma znaczenie przy substancji psychoaktywnych? No na pewno, no bo masz jakby więcej materiału. Słucham? Polecam zbierać otwarte kapelusze, które wyglądają jak okrąg do stołu. Nieważna jest wielkość, tylko że są otwarte. Albo że są nawet wyjęte. A potem te suche, jakby po prostu ważysz, tak? 5 gramów, to mikrodawka, tak? No, albo nauczyć się sobie, wiesz, ile tam kapelusz. Znaczy, no kapelusze jak suszysz, to się je przecina, żeby łatwiej szybciej się uskrzyły. Ale no, albo ważyć, albo na ilość kapeluszy. To już z czasem sobie skumasz to. No, a na stronce ona rusza już na dniach i dużo będzie treści o roślinach, dużo będzie o praktykach, odmiennych stanów świadomości, o uzdrawianiu, o reptilianach, o wszystkim będzie. Będzie ciekawie. Teraz będzie przerwa, około 20 minut, można coś u wegruszki sobie zjeść. My z Kubą też zapraszamy, możecie coś sobie u nas kupić, a w tym wypadku. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dzięki bardzo.